Przepraszam. Przepraszam. Mam tam wpaść? No wiecie, że co? Dzień dobry, witam Was serdecznie na Zielonym Kanale. Zobaczcie, jaki progres. O, w foliaku wszystko rośnie. I tutaj, słuchajcie, trawa skoszona do zera, ile się dało. I kartony zostają rozkładane. Jak Wam mówiłem wcześniej, jest już postawiony płotek. No troszeczkę to jest krzywo, to wszystko wygląda, ale to wiecie, to jest wiejski ogródek. Wiejski ogródek będzie. No to mi się wydaje, że nie przeszkadza. No staram się tutaj jak najwięcej tych folii obrywać, ale widzę, że tam zostało jeszcze, to trzeba będzie oberwać. Ziemia przyjdzie we wtorek i będzie tutaj wrzucona. Pewno się najeżdżę trochę. Tak mi się wydaje, że około 20 cm tej ziemi nasypię i będę chciał już zaraz posadzić jakieś kwiaty. Może już hortensję zasadzę, zobaczymy, jak to się będzie wszystko sprawowało. No i chyba będę musiał tutaj wieczorem puścić, wiecie, te nawadnianie, żeby to wszystko było mokre, żeby te kartony były mokre, no bo mimo tego, że tutaj leje wodę, one raz, dwa schną, jest bardzo sucho. Patrzcie, pomidory, jakie mają, jakim się piśce pomidorom. Codziennie podlewam, ale schnie to szybko i niesamowicie. A z drugiej strony tak nie chcę ich też podlewać non-stop, żeby one się, wiecie, trochę zmobilizowały i zaczęły wypuszczać korzenie w głąb ziemi i żeby zaczęły szukać wodę same, żeby były takie bardziej stabilniejsze. Dobra. A no i zobaczcie. Ten tutaj płotek. Mi się wydaje, że fajnie to będzie wyglądało. Wiadomo, nie? Pierwszy obraz dzisiaj. Tam o pomocniki. Ja Wam pokażę jeszcze, jakie kupiłem drzewka 4. To je będę chciał tutaj posadzić tutaj w rzędzie, że będzie słońce teraz po południu właśnie padało, żeby było troszeczkę cienia właśnie dla hortensji, dla innych rzeczy. I hortensję będę chciał tutaj właśnie przy tym płotku puścić. O, widzicie? Palownia. Będę musiał je może z tego słońca zabrać, żeby się im liście nie popaliły. A tutaj fantony zaczynają puszczać powoli pędy, co mnie cieszy, bo już myślałem, że z tego nic nie będzie. Widzicie, jakie oczka wypuszczają powoli? A myślałem, że już tutaj będzie pusto. Dzisiaj, wiecie, w drodze zajechałem do ogrodniczego i kupiłem, słuchajcie, szałwię jakąś kaukaską. Tak mi się wydaje, że to jest szałwia kaukaska. To nie wiem, co to jest. To są wszystko byliny. Co to jest? Skrabiosa kolumbiara. Skrabiosy kolumbiara. Wszystko, słuchajcie, w fioletowych, niebieskich kolorach. Kupiłem również taką trawę niebieską. I takie właśnie dzwoneczki. Ale jak to się nazywa, to Wam też nie powiem, ale nic nie wiem. Kampunula. Bardzo ładna. No i tutaj jeszcze mamy, widzicie, tą kampunulę, trawka, to i koci miętki. Wziąłem, słuchajcie, 10 krzaków, żeby miały pszczoły i inne cuda po prostu, wiecie, do jedzenia po prostu przez lato, żeby to fajnie kwitło. Wezmę może rubi troszeczkę dzisiaj, parę kwiatków, żeby sobie powąchała. A, i kupiłem, zobaczcie, taką geranię. Ja wiem, że to się nazywa inaczej, ale tutaj te niemieckie nazwy, to ciężko mi się, wiecie, Wam tutaj wytłumaczyć. To jest geranium, jakaś hybryda, rozan. O. I to jest też właśnie, wiecie, zostawię dzisiaj przez noc. To jest również bylina. I chcę zrobić taką właśnie rabatę na kartonach również. Albo dwie, ale takie małe, 60 na 80 cm. I to na mnie czeka do jutra. I kupiłem jeszcze, o,
żółte rzodkiewki i takie czerwone do foliaka. A foliak wam już pokazuję. No i będąc budowlaną, kupiłem oczywiście takie rozchodniki, takie sedum. Kupiłem 8 sztuk i to są właśnie, nie wiem, czerwone, różowe. Przyjdzie jeszcze 10 białych i chcę właśnie dosadzić je do tej dużej rabaty na kartonach. Tutaj czekają 4 drzewka pawlowni. One właśnie tam z tyłu sobie będą za tą rabatą rosły. W tym sensie, żeby one robiły, wiecie, z czasem, za rok, za dwa trochę cienia. Żeby nie było tutaj tak naprawdę mocno upalnie, bo jest tutaj, wiecie, tutaj jest otwarta przestrzeń. I jak słońce świeci, tu jest tutaj tak gorąco, i tu nie ma w ogóle, wiecie, żadnych drzew blisko i tutaj boję się, żeby te moje rośliny po prostu za mocno nie wysychały. Dlatego kupiłem 4 pawlownie, posadzę już je w tym tygodniu, jeszcze mi się wydaje, i żeby sobie fajnie tutaj robiły cień naszym roślinkom. No i zaczynamy obchód. Tutaj żeście widzieli te rośliny, które kupiłem wtedy we Francji. One sobie tutaj rosną. No bardzo dużo jest ostatnio, wiecie, deszczu i te petunie, to są petunie i surfinie, nie za bardzo, wiecie, bo jak tak ciągle pada, w sumie to jest dobrze dla tej rabaty, bo ona fajnie nasiąknie wodą, kartony nasiąkną wodą, zaczną się powoli rozkładać i wiecie, no do jesieni mi się wydaje, że to będzie już fajne takie miejsce do rośnięcia. No i tutaj mamy z drugiej strony również te inne rzeczy, które kupiłem. Tutaj też wszystko dobrze wygląda. Z tej strony tutaj są tylko rośliny jednoroczne w tym roku. No i za rok będę chciał po prostu, albo może na jesień jeszcze dosadzić czegoś, żeby tak tutaj jeszcze było fajnie. Może kocimiętki dosadzę albo czegoś innego. A i tutaj mam 2 hortensje. Annabelle Strong i Bubblegum, i postanowiłem, że je posadzę tutaj, wiecie, w doniczkach. Na jesień będę mógł sobie je przestawić. Jeżeli będą one słabo rosły w tych doniczkach, to zawsze będę mógł je przestawić w inne miejsce, czy nawet wysadzić. Jak potem te moje pawlownie urosną, rozrosną się, to będzie można fajnie, wiecie, posadzić je w wolnej przestrzeni po prostu. Ale jak na razie zostawiam je w tych dużych doniczkach. To są takie, wiecie, naprawdę spore, szerokie donice. Mam nadzieję, że w tym roku jeszcze troszeczkę może urosną. Może coś tutaj jeszcze młodego od dołu wyjdzie, nie wiem. Ja ją przycinałem ostro, żeby po prostu miała 2 tylko pędy, żeby mógł je potem skrócić za rok. Tak wiecie, do 2 oczek, żeby ona się fajnie mogła rozkrzewić. No i ta tutaj też bubblegum, ona już była taka kupiona, to znaczy ona była tak mniej więcej dotąd kupiona. Stała, miała być w ogóle na innym miejscu, ale zabrałem, posadziłem do doniczki. Nie wiem, czy to jest jakieś poparzone od słońca, czy co to jest. No rośnie sobie, widzicie, jak na razie tylko taki jeden porządny pęd tutaj, ołówkowy. A reszta to takie, wiecie, nie? Byle co. 40 euro kosztowało. No, ale tutaj mówię, widzicie sami, tutaj trzeba ciąć na jesień i to ostro. Cykasy. Nic się tu nie dzieje u cykasów jak na razie. Ten traci liście. Nie wiem, co się dzieje. Może tutaj powoli zacznie coś niedługo już wychodzić, wiecie, nowe listki. No nie wiem, gdzieś nie przemarzło ani nic. No może przez to, że takie deszcze teraz padają. No zobaczymy. Będą rosły, to będą rosły. Idziemy z powrotem na rabatę. Mam jeszcze jedną hortensję. Wam potem pokażę, co to jest za hortensja. Kocimiętka. Jedna taka, druga taka. Tak jest tutaj, wiecie, pomieszane. O, zobaczcie, jak tutaj jakiś bączek się już karmi. Gdzie on jest, ten bąk? Bąku. Tutaj jest, zobaczcie. Zależy mi właśnie, żeby było dużo takich kwitnących bylin,
żeby się fajnie rozsadzały, rozsiewały, rozrastały, nie rozsadzały. Tutaj mamy te sedum i takie te kapustki kwitnące jesienią właśnie. Tu dosadzę jeszcze tego więcej, tego sedum, żeby było naprawdę tutaj, wiecie, spora ilość tego. Tyle co przyjdzie i kupiłem właśnie, kupiłem również, zamówiłem online u Holstmana, ale niestety oni mają jakiś tam problem teraz i będę musiał jeszcze czekać z 10 dni chyba na to, żeby reszta roślin przyszła. Tam będzie naprawdę się, słuchajcie, działo. Tutaj mamy gerania i właśnie to, nie wiem jaka jest polska nazwa tego, tej rośliny, ona się bardzo ładnie rozrasta i to jest też bylina wieloletnia, na każda bylina w sumie, ale mi się bardzo podoba. Ja nie chcę takich, wiecie, tutaj nasadzić cudów, tylko chcę po prostu, żeby takie rosły zwykłe, ładne roślinki, żeby było przyjemnie dla okna, tak wiejsko. Wiecie o co chodzi. Wy wiecie o co chodzi. Tutaj jest jeszcze puste miejsce. To właśnie na te rośliny, które mają przyjść. Tutaj mamy znowu koci miętkę, dwa różne rodzaje. Tutaj mamy anemony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć sztuk. I chciałem właśnie, żeby tak, wiecie, było posadzone po prostu punktowo, żeby w jednym punkcie było tak, w drugim punkcie było tak, raz trochę, żeby było wyżej, raz niżej. I te właśnie anemony, one wysoko rosną. O, no teraz nie zobaczę jak wysoko, ale mi się wydaje, że jak metr z czymś, nawet 80 do metra 10. To będzie taki, wiecie, punkt po prostu widokowy tutaj dla pszczół. Miałem już raz anemony, ale one mi nie za bardzo rosły. W sumie też miałem, wiecie, złą ziemię. Ja tam tylko trochę przekopałem, zasadziłem, potem to zarosło i jakiś tam jeden zakwit pamiętam, ale to nie było. To są jesienne byliny, to będzie fajnie, wiecie, sedum, potem będzie to fajnie kwitło. Mi się wydaje, że będzie spoko. No i tutaj mamy tą rosyjską lawendę. Wy mówiliście mi, jak to się nazywa. Tutaj może jeszcze zajrzę raz. Peryskia. Peryskia jest dwa razy i mamy również pięć lawend. Trochę jej tutaj bardziej tak na górce, wiecie, posadziłem, żeby one po prostu miały, żeby tutaj to podłoże przesychało im szybciej, żeby były tak, wiecie, bardziej po prostu od tej wody, od ilości wody, tak troszeczkę jakby ochronione. Nie wiem, czy tą peryskię, czy ją trzeba ciąć, jak przekwitnie, czy tak zostawić, czy to długo kwitnie, muszę się po prostu, wiecie, tym zająć. No, przechodzimy dalej. Tutaj jest kolejna kocimiętka. To są takie właśnie te niebieskie i te fioletowe odmiany. Tutaj jedna z trzech hortensji Fanton. Raz, dwa i trzy. I je właśnie mocno je przycięłem, bo one przyszły takie wysokie. Pytałem się was, czy je mocno przyciąć. Powiedzieliście, żeby przyciąć. Teraz na razie tutaj im wody nie brakuje, bo jest deszcz codziennie. Ale zobaczcie. Mi się wydaje, że no w tym roku szału nie będzie, ale powinny się fajnie przyjąć. To jest jakiś buntnessel po niemiecku i to jest wysokie, kwitnie na niebiesko albo fioletowo. I mi się wydaje, że jakie będzie fajnym tłem na razie do tego tutaj, do tych hortensji. To jest to samo znowu. Tu jest kolejna hortensja. O, widzicie? To jest ten duftnessel, buntnessel. To są w sumie, ja myślałem, że to są w sumie dwie różne odmiany. A tak, to są dwie odmiany. To jest jakaś fo coś tam, a tu jest jakaś Anisette Black Ada, a tu jest Blue Fortune. Blue Fortune. Hortensia dębnolista. Aplauz. Jak na razie sobie fajnie tutaj rośnie. Mówię, starałem się tutaj bardzo wysoko naprawdę sypać tego, wiecie,
tej ziemi ogrodowej, torfowej, kompostowej, co ty nawijasz za makaron na uszy, żeby te rośliny w tym roku nawet miały bardzo już dużo, wiecie, swobodę korzenia, żeby nie musiały się tam gdzieś zatrzymywać po prostu o te kartony, żeby się mogły rozrastać i mi się wydaje, że do jesieni, do późnej jesieni dadzą radę już, wiecie, powypuszczać te swoje korzenie dalej w głąb. 22-50. No, nie ma za dużo tych pędów, ale wydaje mi się, że będzie. No i słuchajcie, ogórki wysadzone tydzień temu, ale przez to właśnie, że tak pada deszcz mocno, codziennie w sumie, one dostają żółtych liści. Tam w ogóle z tyłu widać, jak te ogórki wyglądają tragicznie. Tutaj mamy ogórek sałatkowy, taki wiecie, długi, dwa razy. Ale zobaczcie, chyba przez to, że tak deszcz pada ciągle, te owoce i liście po prostu zamierają. Co będzie, to będzie. Najwyżej nie będzie ogórków w tym roku kiszonych. Do polskiego pojadę do sklepu i sobie kupię tam tak zwane właśnie korniszony, taka była nazwa. Ja wiem, że to są korniszony, to są przetwory ogórkowe, ale tak po prostu pisało. Mam nadzieję, że ta pogoda się niedługo się już uspokoi i nie będzie takich, wiecie, ciągle ulew, tak nie będzie mocno mokro. Kwitną, wywiązują owoce. Taką zrobiłem siateczkę, ale tutaj jeszcze chcę po prostu coś w między wsadzić, żeby mógł potem przez to przechodzić. No i kupiłem oczywiście te dwie jodły takie miniaturowe. To jest Pinus mungo, Mugo Columbo i to nie mam pojęcia. Niech sobie rosną fajnie, lubię takie właśnie fajne rzeczy ozdobne. Jakieś choineczki, czy jakieś inne pierdoły. Powoli sobie tutaj, wiecie, rosną. A co to, mrówki mają gniazdo? Co tu się robi? Ej. No, chyba jakieś gniazdo sobie tutaj zbudowały. Widzicie, z boku pomidory, one tutaj robią gniazdo. To jak się nazywa po polsku, nie mam pojęcia. Zobaczcie, stachys. Też rośnie wysoki, 50-70. Z tyłu będę chciał jeszcze posadzić właśnie inną werbenę. Tu mam takie dwie werbenki i właśnie z tyłu takie też fajne coś wysokiego, żeby zasłaniały lekko ten foliak, ale też żeby nie było tak, że mi tutaj po prostu, wiecie, całkowicie zarośnie, będzie cień. Chciałbym, żeby jakieś były może jakieś astry fioletowe albo białe, no zobaczymy, co tu z tego będzie. Tutaj niestety nie mam etykietki, wy może wiecie, co to jest, takie fioletowe kwiatki. Tu też nie pomyślałem właśnie o tych etykietkach. To też wysokie rośnie, około 80 cm, na niebiesko kwitnie. Fajnie to wygląda. Cieszę się właśnie, że werbena tak już solidnie się wzięła do roboty. No i tutaj mamy echinacea w dwóch odmianach, trzy sadzonki w sumie, ale w dwóch odmianach i zamówiłem też kilka, to są te jeżówki, chyba mi się wydaje po polsku. I co, będziemy sadzić dalej i niech się, wiecie, oko niech się cieszy i niech się insekty stołują. A tu jeszcze mam czosnek ozdobny, on był w doniczce, słuchajcie, ale jakoś mi nie za bardzo szło. I mówię, tutaj wsadzę po prostu tak na rogu, tutaj niech sobie rośnie. Ja tych czosnków jeszcze ozdobnych kupię na jesień. Oczywiście tulipanów między te wszystkie tutaj wspaniałości. I niech sobie wszystko fajnie rośnie. Tylko cieszyć się. O, widzicie? Jak wam tutaj mam powiedzieć, co to jest? Heuchera? Heuchera hybryd. Crème brûlée. Bo jest etykietka, to wiem. I tutaj mamy jeszcze jakieś inne. Bardzo mi się podobają właśnie te tutaj kwiatki. Naprawdę to super wygląda. Te różowe są naprawdę zjawiskowe.
Mam nadzieję, że to się również oskrzewi, słuchajcie, i będzie takim, wiecie, kolorowym akcentem tutaj. No tu jest w ogóle kolorowo, ale mi się wydaje, żeby to, żeby było po prostu, wiecie, tutaj aż normalnie, żeby oczy, wiecie, wypalało od tych kolorów. No. Tutaj mamy szałwie, trzy rodzaje, trzy kolory. Fioletowa, biała i niebieska. I chyba jak ta przekwitnie szałwia, to trzeba ją przyciąć, prawda? Nie mam pojęcia, muszę się troszeczkę z tematem obeznać. O. Co wy robicie? Halo? Słuchajcie, nie ma w ogóle ślimaków. Wszystkie ślimaki zostały zjedzone przez... i są bieżąco jedzone przez moje kaczki. Nie ma w ogóle tutaj nic. Wracając do szałwi, zamówiłem również kilka szałwi jeszcze niebieskich takich i naprawdę niech tutaj będzie, wiecie, stołówka dla owadów. Bardzo ładne, bardzo mi się podobają. Fajnie właśnie, to są byliny, będą co roku kwitły. No i dwa kosmosy. Kosmosy czy komosy sobie tutaj rosną. To są oczywiście jednoroczne, ale tak, wiecie, dla oka, żeby było teraz w sumie tak bardziej kolorowo, no to niech sobie tutaj rosną. No i moje ulubione drzewko. W tym roku oczywiście bardzo mało owoce. A co to jest? Miód. Morwa. Już wiem. W sumie w tym roku morwa mogłaby się dać na luz, wiecie, z owocami. Żeby fajnie się, wiecie, przyjęła. A jak robi owoce, no to niech robi, nie? Bardzo fajnie. Dobra. Jeżeli znacie nazwy tych roślin po polsku, to mi piszcie, proszę was, w komentarzu. To mnie szczególnie interesuje, jak się nazywa. I to. Dobra. Bierzemy się tutaj za... Bierzemy się tutaj, słuchajcie, za foliak. Co my tutaj mamy? Aha, widzę, że paprotka od Beatki. Jedna rośnie. Druga też. No tu jest wilgotno, wiecie. Tutaj nie podlewałem ostatnio. Z tego względu, że jak tutaj mocno tak pada deszcz z boku, przecież ziemia też nasiąka wszędzie. I tu musi być też wilgotno w podłożu. Jest wilgotno, zobaczcie. Dlatego tutaj nic nie podlewam. Pomidory rosną na razie jak szalone. To są, słuchajcie, te pomidory od Justyny. To są pomidory malinowe. One teraz są dużo mniejsze od tych kupionych, jak na przykład ten tutaj, czy ten. Ale zobaczcie, jak one sobie świetnie radzą. I po tych pierwszych tygodniach, ile te pomidory rosną? 2 tygodnie? 2,5. To wyglądały marnie, ale teraz naprawdę to jest bomba. Teraz te wszystkie dzikusy za kilka dni tutaj przyjdę poobrywać, żeby one tutaj sobie fajnie rosły w górę i nie rosły, wiecie, w boki, w te dziki, nie? Ale się dromno! Z tyłu mamy koperek do ogórków kiszonych, jak będą oczywiście. Zobaczcie, ta na przykład sadzonka, nie? Ten tutaj... To ja myślałem, że z tego nic nie będzie. Zobaczcie, on już ma kwiaty nawet. Będzie kwitł. Bardzo mnie cieszy. Drzwi mam tutaj cały czas otwarte. Słuchajcie, te górne. Tu jest ciągle... ciągle się to po prostu, wiecie, powietrze wymienia. Krąży. Bo pomidory nie lubią wilgotności powietrza. Lubią wilgotne podłoże, ale nie lubią właśnie zbytnio takiego wilgotnego powietrza. No naprawdę, wiecie co? Wygląda to bardzo fajnie. Ja dzisiaj zauważyłem, że jest jeden pomidor następny, czyli drugi. I wieczorem ostatnio wróciłem, jak przyszłem tutaj po pracy, to troszeczkę sobie taką małą motyteczką troszeczkę sobie tutaj poskubałem, widzicie, żeby mi tutaj trawa żadna nie rosła. I zobaczcie, mimo wszystko też wychodzi. Ja na dniach mam worek trocin i rozsypię trociny.
żeby mi tutaj w ogóle nic nie rosło. Widzicie? Ja myślałem, że one omdlewają, te pomidory, ale one takie są. To są te bawole serca. One takie są. One tak wyglądają. Zobaczcie tą piękną sałatę. Jak szybko główki zawiązała. Znaczy zawiązała główki. Jak się wszystko pięknie rozrasta. O, dziki. Teraz tutaj przy okazji oberwę. Te dziki można łatwo ukorzenić w wodzie i sobie zasadzić. No ale po co to sadzić? Tak samo i tutaj. Obrywamy dzikuski. Zobaczcie. Tutaj pierwszy pomidorek. Nie wiem, czy coś tu jeszcze będzie, czy nie będzie. Na tych następnych. O. Ale niech sobie rośnie. Fajnie. Naprawdę. Cieszę się, że mi tutaj, wiecie, co tak klapnęło z tymi pomidorami. Że one tak naprawdę fajnie rosną. I mam nadzieję, że będą duże i będzie dużo tych pomidorów. Tutaj również bazylia. Zobaczcie. Oszalała. Nie wiem, skąd się biorą te żółte liście. Czy to może... bo chłodno, czy są może przypalone przez słońce? Ale w sumie ostatnio takiego słońca nie było. Dzikusa oberwę. No tutaj, słuchajcie, wiecie co? To pada cały czas. Teraz jest spokój. Tutaj mamy, o, anginkę. Czy to jest ślimak? Nie, to jest brudne. A to mi się wydaje, że jest od słońca, nie? No bo wiadomo, że bazylia jest bardzo taka, no, promienie słoneczne. Wrażliwa. No i moje... co to jest? No właśnie, zapomniałem. Moja marihuana. Patrzcie, jak ładnie sobie rośnie. Takie były malutkie trzy sadzoneczki. Już teraz cała ładnie. Ona też wyleci, mi się wydaje, na dwór. Wiecie, no bo po co mam tutaj ją kisić, nie? W sumie. A, teraz widzę... Tu jest pomidor numer 1. Teraz patrzcie. Tutaj pomidorek numer 2. I jeszcze musi być jeden gdzieś. Wiecie, pierwsze pomidory, nie? Swoje. Czał, szał, pał. No ale nie wiem, gdzie jest teraz. Nie chcę wam głowy zawracać pomidorkami, ale gdzieś tutaj widziałem. A może to był ten? Wiecie, kiełbasi się wszystko, nie? Z tego wszystkiego. A tutaj... Tu też odrzucony jest. No wiadomo chyba, że nie wszystkie będą też kwiaty dawały pomidory. Ale fajnie. Tu dostałem jeszcze tą sadzonkę. Tą i tamtą właśnie... Taką żółtą, widzicie tutaj? Dostałem właśnie, ale one były już takie jakby obłamane. Ale posadziłem je mimo wszystko. Niech sobie rosną. Jakieś mają być pomidory w sumie wyjątkowe, specjalne. Zobaczymy. No i pietruszka. Ja chyba trzeba będzie ją, wiecie, ściąć, żeby sobie fajnie na nowo wyrosła. No, tak się prezentuje tutaj, widzicie. Tak się prezentuje tutaj w foliaku. No i oregano, jeszcze tam roślin z boku. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie. Jak się wam moje pomidory podobają. Czy wszystko jest tutaj według was w porządku? No, idziemy jeszcze. Obejrzymy datury. Tu jeszcze mam morwę posadzoną. Tutaj będzie właśnie jeden, taka jedna rabatka. 40 na 80. W sumie będą trzy takie, wysokie 40. I szerokie na 40 i długie na 80 cm. No i tutaj musiałem, słuchajcie, te datury tutaj porozstawiać, no bo one już tak się wzięły do roboty, mimo tego, że mają takie żółte listkowie, ale to mi się wydaje, że to albo przędziorek jest, albo to jeszcze było zimno, albo to może były po prostu, wiecie, pierwsze liście. No i będę musiał tutaj te wszystkie doły poobczyszczać. Zobaczcie. Myślałem właśnie, żeby taką jeszcze jedną planę zamówić, ale większą i tak, żeby wszystkie rozstawić, wiecie, albo w jednym rządku, albo po prostu, albo w jednym rządku, albo w takiej grupie, żeby nie było, wiecie, takiego tutaj rozwalenia, nie? Ale mi się wydaje, że te żółte, to może być też również od nawozu, wiecie?
No zobaczymy, obserwujemy. Na razie jest dobrze, mi się wydaje. W sumie tu są takie żółte liście na górze, a tutaj zobaczcie, piękne zielone listowie, a tutaj już w ogóle całkowicie. Jak ja może zredukuję te wszystkie przerosty na dole, wiecie, to wszystko tutaj poobczyszczam, to może będzie również lepiej. No i ta tutaj biała, co już kwitła w sumie, ta wariegata, to ona, widziałem, właśnie już puszcza kolejnego kwiatka. O, nas i dwa. Tutaj to się zawsze spieszy, wiecie? Patrzcie, kwiaty. I tu ile? Aż trzy. Z jednego takiego małego pędu. Tutaj nie mamy nic. Tutaj owoc. Nie wiem, czy to już zostało. Nie wiem, ktoś się może zna, co z tym zrobić. Czy teraz to ściągnąć, czy zostawić. Jeszcze niech, wiecie, rośnie sobie. Podsypałem oczywiście wszystko tą ziemią kompostową. Widzicie, tutaj też już się to wszystko inaczej jakoś prezentuje, nie? Mam nadzieję, że nie będzie w tym roku znowu tutaj żadnego wysypu szczypawic, bo one tutaj u mnie lubiły sobie zawsze te brugmansje podjadać. No i wam pokażę jeszcze jedną ostatnią hortensję, którą mam do posadzenia. To jest hortensja Phantom. To jest Phantom. No właśnie, ja tutaj jeszcze troszeczkę zredukuję wszystko. Hej! Zredukuję tu jeszcze troszeczkę wszystko i ją zasadzę, wiecie? Półcieniste miejsca, ale dużo właśnie osób na YouTubie twierdzi, że one lubią słońce. No, niech sobie rośnie w słońcu. A dlaczego by nie? Tamarix. Piękny. A tutaj w tych kamieniach posiałem kocimiętkę. Trzy paczki rozsiałem kocimięty. Teraz fajnie pada, jest wilgotno. Tu jest zima kompostowa. Oczywiście kartony są rozłożone. Trawa nie była skoszona, bo nie miałem jak tutaj wjechać. Czym, wiecie, do tego klomba. I rozsiałem po prostu kocimiętkę. Mam nadzieję, że coś tutaj wyrośnie. A jak nie wyrośnie, to posadzę jakieś takie, wiecie, byliny, które będą sobie mogły fajnie rosnąć rok na rok i się dobrze, wiecie, rozsadzać. Idziemy rozsiewać, rozrastać. Idziemy teraz jeszcze do innego miejsca. Kwitnący kiwi, ale niestety nie ma w ogóle owoców. To jest chyba żeńska odmiana. No ale widzicie, męska zmarła. I tutaj były próby posadzenia nowych roślin, ale niestety było tak gorąco w ostatnich latach, że przez lato, mimo podlewania, te kiwi zawsze uschło. Tutaj rośnie sobie różyczka. Tutaj jest taki właśnie stary mur. Mamy... Co to jest? Magnolia? Magnolie? Mam nadzieję, że się przyjęła. Tutaj takie cudo właśnie do posadzenia. Nie wiem, co to, jak się teraz nazywa. Nolina. A, wisteria nolina. Okej, to jest... Ale jakaś jest inna wisteria. To będzie właśnie tutaj, żeby sobie fajnie po tym murku starym rosło. Magnolia. Tutaj mamy posadzoną wiosną. Czekajcie, jak to się nazywało. No, aż mi wstyd normalnie. Forsycja. Tutaj rośnie moje magi. Tutaj taki właśnie biały krzaczek z takimi białymi kwiatkami. Tutaj mamy hibiskusa, to jest tricolor, ma trzy różne kolory. Tu jest znowu taki bez, miniaturka, drzewo bananowe, to znaczy tutaj się mówi banana baum, ale nie wiem, jak się mówi na te, jak się nazywa, słuchajcie, te drzewo właśnie w Polsce. Czasami zdarza się, że są banany, takie jakby banany, takie gruszkowate owoce z taką dużą pestką w środku. Rośnie sobie. Ma ładne kwiatki. Teraz one już tak niezbyt ładnie wyglądają, ale fajnie. Tutaj takie były różowe kiście wiszące.
Nie ma żadnej etykiety, wam nie powiem co to jest. No i tutaj mamy, słuchajcie, zwykły bez. No i teraz chcę zrobić, może jutro albo w czwartek, taką, wiecie, jałchę, wodę z pokrzywami, nie? Żeby powstało 10 dni i do podlewania pomidorów i innych rzeczy. Ruzia się rozkwitła. Piękna, wielka, ogromna róża z jednego krzaka. Coś wspaniałego. Na koniec pokażę wam jeszcze takie trzy skrzynki, które tutaj ustały na tych paskudnych schodach. I co w nich jest? Fuksje, takie różne cuda. To jest bardzo ładne, te po prawej i po lewej stronie. Bardzo mi się to podoba. No i tutaj mamy pelargonię. Tutaj jakieś cudo harlekina w doniczce. No i zobaczcie, tutaj powstała kolejna. Tutaj powstała kolejna rabata na kartonach. Mamy tutaj mniej więcej tak 30-40 cm ziemi. I rosną tutaj tylko i wyłącznie byliny, które za rok oczywiście będą większe. Będą się, wiecie, rozrastać, może nawet lekko rozsiewać. Zobaczymy, tutaj lawenda na brzegu. Tak to wygląda. Taki tutaj był, wiecie, pusty brzeg przy takiej brzydkiej ścianie. No i dlaczego tego tutaj nie zasłonić roślinami, żeby, wiecie, fajnie tutaj było kolorowo. Thank you.